ty się na wytrawnie. Do większego garnka dajemy szklankę wody z 1/3 kostki masła. Podgrzewamy do całkowitego rozpuszczenia. Następnie dodajemy szklankę mąki i dokładnie mieszamy już na wyłączonym palniku. Gdy dokładnie wmiesza nam się mąka, włączamy ponownie palnik i rozcieramy ciasto tak, by pozbyć się wszystkich grudek. Ciasto zostawiamy do całkowitego ostudzenia. Następnie wrzucamy w misę miksera i wmieszamy sobie 4 jajka, tylko nie uwijamy, a wmieszamy na najniższych obrotach. Ciasto przekładamy do rękawa cukierniczego i wyciskamy dowolne kształty, ptysi lub ekleru. Wkładamy do piekarnika na 190 stopni na 25 lub 30 minut. Pamiętajcie, mają być dokładnie, bardzo mocno upieczone, nie bójcie się tego. I faszerujemy w dowolne nadzienia, czy to serek z warzywami, czy serek z łososiem. Wszystko, co nam w duszy gra. Smacznego!